Hej ludzie! Witajcie z powrotem przy Zagrajmy w Metroid Dread. W dzisiejszym odcinku będziemy 100%owali grę. I dlatego zaczynam też w menu głównym, by pokazać wam, że do tej pory zdobyliśmy 60% itemów. Co prawda jest jeszcze jedna lokacja, której nie odkryliśmy w grze, tam gdzie będzie znajdować się i odbywać boss fight, ostatni z finalnym bossem, ale nie wiem, czy tam będą jakieś itemy, przynajmniej w tych lokacjach, które do tej pory odkryliśmy, tam zrobimy wszędzie 100% itemów. Nie pytajcie mnie, co to jest za zapis. Chyba musiałem jeszcze raz grę zacząć od nowa, bo jakiś błąd był w nagraniu intra, czy coś takiego, w pierwszym odcinku. Ale, no widzicie, 0 minut, 0 sekund, tylko intro chciałem zobaczyć najwyraźniej. Dobrze, zaczynajmy. Prawie 10 godzin w grze. Ale nawet jeżeli mielibyśmy nie dostać najlepszego, ani jak żadnego dobrego zakończenia, patrząc na czas, to dogram wam je. Bo wiecie, w Metroidach zawsze zależnie od tego, jak szybko grę udało ci się przejść, pod koniec jest inny obrazek z Samus, albo inna scena. I tak będę przechodził tą grę wiele razy, to zrobię pewnie osobny film, gdzie pokażę wam wszystkie pozostałe zakończenia. Jakie dostaje się, gdy się przechodzi grę w najszybszy czas, tam pewnie 3-4 godziny czy coś. Gdzie się tylko fabułę gra. No a zobaczymy jeszcze, jak w tej grze to wygląda. Ale tu pewnie będziemy mieli najgorszy obrazek, bo pewnie z 11-12 godzin będziemy potrzebowali. No dobrze, jak sprawdzimy nasze wszystkie obszary procentowo, to Artaria ma najwięcej procent zdobytych do tej pory, a Ferenia najmniej. Artaria 93, Kataris 85, Dairon 45, Burenia 41, Gavoran 46, Elun 50, ale to jest najmniejszy obszar, więc możliwe, że tylko jeden albo dwa itemy będą tutaj, których nam brakuje. O, tutaj na pewno czegoś nie zdobyliśmy i tutaj jednego missile tanka. No, pewnie te dwa itemy to będzie już wszystko. No, Ferenia 21, a Hanubia 66. Sprawa w Hanubii wygląda tak, że najwyraźniej brakuje nam tylko jeszcze jednego itema, który znajduje się tutaj. Już ostatnio widzieliśmy, tutaj na górze są te bloczki, a teraz wiemy, że z góry z korytarza możemy się tam dostać. I po użyciu powerbomby widzimy, mamy tutaj trzy bloczki do pozbycia się bombą, a reszta to przez szybkość do pozbycia się. Ten korytarz jest drogą tylko w jedną stronę, więc tu nie ma się gdzie rozbiec, musimy wrócić. I moim sposobem byłoby rozbiec się tu. Postawienie bomby. I zrobić tak. Wow, nawet rozwaliłem te na boku. I tu dostajemy więcej powerbomb. Ty. Nie na górę, tylko tutaj. A nie, o jeden się zwiększa zawsze przy powerbombach. Czyli ile na początku mieliśmy? Trzy? Cztery powerbomby? Bez upgrade'ów żadnych? I rzeczywiście 100% itemów w Hanubii. To naprawdę wyszło bardzo dobrze. A właśnie, to mi przypomina, jeszcze nie gadaliśmy o funkcjonalności Amiibo w Metroid Dread. Są te dwie wersje figurek Amiibo specjalnie do tej gry. Nowa figurka z Samus i z Emim w double packu. Są to Amiibo, które dają niby troszeczkę przydatne funkcje, ale nie aż tak. Mianowicie ta figurka Samus z wersji Metroid Dread daje jeden dodatkowy zbiornik energii, jeden energy tank do maksymalnej energii, a zbiornik Emi daje jeden zbiornik rakiet, czyli plus 10 rakiet do maksimum. Czyli można powiedzieć, że dopiero po użyciu ma się 100%? No chyba nie. Ja mam co prawda te Amiibo, mógłbym ich użyć, ale nie jestem pewny, czy chcę je rozpakować. To też dobry żart. Kiedyś zawsze mówiłem, że co za głupota. Jeszcze rok temu tak mówiłem, że co to za głupota kupować Amiibo i je nie rozpakowywać, albo ogólnie figurki, a teraz sam mam tyle Amiibo nierozpakowanych, że głowa mała. Bo sam zacząłem jakoś myśleć, że to nawet fajnie wygląda, tak postawić sobie jako zwykłą figurkę.
nie rozpakowano, że to też fajnie wygląda, bo opakowania są fajne. Czekaj, jak to tutaj zrobić? Za pomocą cross rakiet mogę się dostać na drugą stronę. Tak? I mamy dodatkowe dwie rakiety. Bo więcej rakiet, to więcej fajnych figurek Amiibo, bym powiedział. I teraz tu mamy też... Power bomby. Możemy się pozbyć tego. I gdzie doprowadzisz mnie tutaj na dół? A, do ciebie, kolego. Dobrze cię widzieć. Dobra, tutaj jest jeszcze coś. A o ciebie chodziło, co nie? Ta, muszę zamrozić te kwiatki. Najpierw ciebie zamrożę. Teraz ciebie. I ciągniemy. Co tu się kryje? A, to jeszcze rakietą rozwalić. No dobra, niech będzie. W sumie mogę nawet tak to zrobić. Jedna rakieta i... energy part. No to ładnie. To też mamy za sobą. I tu na górze aż dwie roślinki do odmrożenia. Droga wolna. I tak szybko można zdobyć 60% w Gaveronie. O, coś czego nie zauważyłem, w tym pokoju, gdzie przed chwilą byliśmy, jeszcze Storm Missile Box był do otworzenia. A co tu na górze mamy? A kolejną powerbombę. Bo więcej powerbomb, to więcej epickich wybuchów. I więcej powerbomb, bo raz zapomniałem, to więcej ataków epilepsji u widza. Dlatego staram się nie używać tego aż tak często. No dobra, według mapy... Tutaj jest Storm Missile Box. Dlaczego jest tak gównianie ukryty? W ogóle nie widać, że to tutaj jest. Nie dziwię się, że przegapiłem tego. Ale gdzie w takim razie są przełączniki? To żółte? Nie. Gdzieś tutaj na dole? Nie, to jest za daleko. To musi być gdzieś blisko. Może po drugiej ścianie? Może gdzieś tu? Może tu? Bo to jest taka droga dość połączona, chodźmy zobaczyć. Lol, rzeczywiście. Tutaj, gdzie nawet pokazuje nam, co jest po drugiej stronie. A nie, to ma sens nawet bardziej. To nie jest aż tak ukryte, bo z tej strony widać missile box, widać pokój, co w nim jest i widać przyciski. Wszystko jest na jednym screenie, czyli to jednak dość uczciwe. I można się tutaj szybko dostać z powrotem. Dobrze, ludzie, więcej rakiet, a więcej rakiet to więcej pysznej lasagni. Jeżeli ktoś lubi, może wegetariańsko nawet czy coś, jak ktoś nie je mięsa. I takich zajebistych sekretów jak ten. Bo to w sumie bardzo sensownie zrobili, tylko utrudnienie, że z tej strony nie wiesz o co kaman, ale jak jesteś z tamtej strony, możesz zapamiętać i to spróbować. I że masz tylko drzwi, które prowadzą stamtąd w tą stronę, a... Z tej strony nie możesz tam przejść. Fajnie zrobione. Mamy jeszcze dwa pokoje, gdzie jest coś ukrytego. I dwa missile tanki, które mamy odkryte, ale których nie zdobyliśmy jeszcze. Zacznijmy od tego, z góry w dół. A tak swoją drogą, jedna rzecz mnie ciekawi. Czy wy, jak kupujecie Amiibo, to wypakowujecie je zawsze, czy też niektóre tak, a niektóre nie? Bo to, co do funkcjonalności Amiibo, to... Można się kłócić, ale czasem rzeczywiście aż tak wiele one nie dają, prawda? Więc czasem może opłaca się zachować w pudełku i zachować wartość, jakby się chciało kiedyś sprzedać. Ja raczej nigdy nie sprzedam moich Amiibo, ale daje to uczucie, że mają więcej wartości. Na przykład te, które są naprawdę bardzo drogie. Przy okazji więcej rakiet to więcej zajebistych figurek Amiibo. Może w końcu dostanę moją żeńską Bylet ze Smash Bros, a nie tylko męskiego Bylet. To jest zbrodnia, że tylko męski istnieje. Jak nie, to jakiegoś fanowskiego sobie zamówię od jakiegoś artysty, który robi fanowskie Amiibo. A tu na górze coś jest. I to bloczek szybkości, rozumiem. Czy to wszystko bloczki szybkości? Tak, to wszystko bloczki szybkości. Tutaj w tym pokoju niemożliwe, żebym zrobił rozbieg. Musi to być gdzieś tu. A to jest nawet dobre na rozbieg. Niu. Aha, okej. Gdzie jest najdalszy moment? Tu. Jest najdalszy moment, gdzie mogę pociągnąć. Rozbieg. O. O.
I stąd, tu musiałbym gdzieś stanąć i wtedy zrobić na ukos. A to znowu taki bardzo, bardzo tricky sekret. No proszę, więcej rakiet! Bo więcej rakiet, to więcej skilla mojego w tej grze. Chyba już mieliśmy to ze skillem. No to więcej takich pięknych niebieskich roślinek. Bo jak mówiliśmy, w naturze bardzo mało jest niebieskich rzeczy. Następnie zmierzamy tutaj. A to lipa. Naprawdę nie ma możliwości dostania się tędy jakoś? What? To miejsce, gdzie sami sobie drogę zablokowaliśmy. Nie mogę tego rozwalić powerbombą, ani nic? Czyli jest tylko możliwość dostania się tu? Z Bureni? Albo tymi... A, okej, tymi drzwiami mogę się dostać. Dobra. I tak tutaj zmierzam. No to wracając do tematu. Niektóre figurki Amiibo naprawdę fajnie jest zachować w opakowaniu, bo albo mają bardzo ładne tło, albo są też dużo warte, jeżeli je później sprzedać w tym opakowaniu. Co prawda ja bym nie pomyślał nawet o sprzedaniu moich Amiibo, szczególnie tych wiele wartych, które mają też znaczenie emocjonalne, bo na przykład postacie ze Smash Bros. Niektóre z DLC są bardzo dużo warte. Ponieważ... jakby to powiedzieć... A, mogę teraz tutaj się dostać za pomocą tego. Więcej rakiet to... więcej... oszukiwania systemu, hehe. No i tak tutaj jesteśmy. Oj, te piękne zwierzaczki. To zaraz do Bureni możemy przejść, skoro już tutaj jesteśmy i będziemy mieli 100%. Ta, zostało tylko to. I dwie ostatnie rakiety w Gawaranie. Mimo, że w tej skrzynce nic nie ma. Bo więcej rakiet... to więcej powtarzania się mnie w tym odcinku. Schodzimy do Bureni w końcu. No ale tak szybko poszło z Gawaranem. No myślałem, że trochę dłużej to potrwa. Niby to co prawda ten obszar, w którym najwięcej procent nam brakuje, ale był to jeden z największych ogólnie obszarów, dlatego że tam tak szybko się uwinęliśmy, mając wcześniej zaledwie tylko 46%, gdy zaczynaliśmy. Może to szybciej pójść niż się spodziewałem z początku z stuprocentowaniem tych regionów wszystkich. Kończąc temat, to bardzo fajne uczucie mieć się takie bardzo zabytkowe Amiibo w tym ładnym opakowaniu jeszcze. No patrzcie, tu jest blisko następny missile tank, to nie muszę nawet ucinać nic. Na przykład moim najrzadszym Amiibo, który posiadam, który rozchodzi się za wysokie ceny w internecie, to Amiibo Corin, female Corin z Fire Emblem Fates z wersji Super Smash Bros. Wygląda na to, że najwięcej rzeczy, których nie zdobyliśmy, znajdują się tu na dole. Bo tutaj na górze wszystko wyczyszczone, nic się nie świeci. Następny missile tank, którego jeszcze nie mamy, w kolejności z góry na dół, znajduje się tutaj. A wracając do Corin, albo ogólnie tematu Amiibo, Corin to postać... to znaczy... protagonistka Fire Emblem Fates. Chociaż muszę przyznać, że ciekaw jestem, dlaczego akurat ta figurka tak dobrze się rozchodzi, biorąc pod uwagę, że mam też na przykład obie bajonety, albo Clouda z wersji Advent Children. I tak z samej myśli te figurki powinny być rzadsze i bardziej ludzie by je pewnie też chcieli zbierać, ale nie, okazuje się, że akurat żeńska wersja Corin. No dobra, rozumiem, że ludzie lubią tą postać, ja też lubię tą postać i kupiłem ją za troszkę więcej pieniędzy, bo nie na premierze, tylko jak już były wyprzedane wszystkie figurki, ale teraz, po tych 2 latach, figurka znowu jest jeszcze droższa. Jest nawet najdroższa figurka, najwięcej warta figurka ze wszystkich DLC fighterów z Super Smash Bros. 4. Czyżby naprawdę tutaj zrobili najmniejszą ilość kopii i najtrudniej tą figurkę znaleźć? Czy może ktoś po prostu rzucił tą ceną i inni się przystosowali? A jeśli chodzi o funkcje, to no wszyscy dobrze wiemy, jak działają funkcje w figurkach Amiibo. Czasem są bardzo fajne i bardzo głupio, że są ukryte za figurkami, jak na przykład wszystkie funkcje Linków w The Legend of Zelda Breath of the Wild.
które odblokowują kostiumy, których nie dostaniesz w żaden inny sposób. A czasem są to funkcje, które są kompletnie niepotrzebne. Ale jeśli mam być szczery i mam taką dużo wartą figurkę jak na przykład Corin, to nawet dla funkcji, mimo że chętnie bym jej użył w na przykład Fire Emblem Warriors albo Smash Bros., to i tak tej figurki nie otworzę z tego powodu, bo jeżeli chcę funkcję, mogę sobie kupić jakieś tanie karty Amiibo, które są sprzedawane fanowsko, hakersko zrobione na eBayu albo innych stronach internetowych. Można te karty kupić za grosze, a one właśnie odblokowują tylko te funkcje. Dla tych, co na przykład nie chcą zbierać Amiibo, albo chcą funkcje nie otwierając swoich Amiibo, co nie? Figurki Amiibo to bardzo ciekawy temat, o którym można by rozgadywać się przez długi czas, ale no, w tym odcinku chcemy skupić się na czymś innym, dlatego zakończmy ten temat. No dobrze, jesteśmy na miejscu. Ostatnio nie mogliśmy się tutaj dostać, no tak, bo nie mieliśmy Gravity Suit. Bo już 191 rakiet, a więcej rakiet, to więcej jakiegoś świetnego soft napoju waszego wyboru. Ja bym na przykład teraz miał ochotę na Sprite, bo bardzo suszy w pysku. Ale no, gra się sama nie nagra. Teraz droga prowadzi znowu w dół. Pytanie teraz tylko, gdzie dokładnie tu coś przegapiliśmy? Tutaj! Czy stąd w ogóle trafię? Ach, rozbieg! Jak dobrze, że mamy tutaj odpowiednią możliwość rozbiegu i wyskoku. Ła! Akurat nie trafiłem. O jeden bloczek stać nie tak. Bam! I więcej rakiet. Bo więcej rakiet to więcej uczucia bycia bogiem teraz, kiedy mamy wszystkie upgrade'y zdobyte. I więcej ryb. Akurat mam ochotę na łososia teraz. Ale miałem już na święta, więc... No cóż... Wiem, dość niekonwencjonalna ryba jak na święta, ale na co mam poradzić mam? Jesteśmy niekonwencjonalną rodziną. I tutaj też teraz bardzo łatwo dostanę się na górę, nie? Znaczy, bardzo łatwo, trzeba mieć tą zręczność, żeby przez ten mały otwór przejść, ale więcej rakiet! Bo więcej rakiet, to więcej łososia w święta na talerzu u więcej rodzin. Zamiast karpia, be! Jakoś łosoś, dorsz i tuńczyk to jedyne ryby, które tak... trawię. Może jeszcze trochę dorsz? Nie, makrela. Ale to zależy... jaki? Śledź może też, ale to bardziej z puszki. Po turecku. No i tuńczyka też bardziej z puszki niż tego oryginalnego. Oryginalnego. W sensie... niż tego... na ciepło, świeżego, ugotowanego. No wiecie, co mam myśli. Oż ty! Tutaj wam teraz nie ucinam, bo jesteśmy w głębinach, które do tej pory aż tak dobrze jeszcze nie zbadaliśmy. Może tutaj jest coś ukrytego po kryjomu. Nie, ale tutaj jest korytarz, do którego możemy teraz... przejść? A, tak. Tutaj na dole. Też coś było, ale nie wiem, czy to o to chodzi. Chyba tak. To jest zupełnie obszar, którym jeszcze nie byliśmy, który teraz odkryjemy. To bym potrzebował rozbieg. Skąd ja ci rozbieg wezmę? Stąd. To nawet łatwiejsze niż myślałem. Powerbomb tank. Mamy teraz 9 powerbomb. Bardzo ułatwili z tymi powerbombami, że dają tylko po jednym. To bardzo, bardzo ułatwia, ale jednak nie było to przejście tutaj w dół. Czy tu w ogóle coś jest? W sumie wątpię. Więcej rzeczy znajdziemy teraz raczej tu. Tu mamy missile tank niezdobyty, tutaj też i pewnie tutaj w korytarzu coś będzie. Wow, to jest nawet missile tank plus. Aha!
Dwie dodatkowe rakiety oznacza dwie dodatkowe porcje sushi na wyjście, na wynos, później, po nagraniu, jako nagroda. O, i do ciebie też się dostanę, do tych 10 dodatkowych porcji. Kurczę, nie wiem, co bym jeszcze zjadł. Dziesięć to może za dużo, ale... Powiedzmy, 5 ciasteczek do tego. Takich kruszących. O nie! Dlaczego wy tu... Dlaczego musicie mi przeszkadzać na robieniu 100%, ty? To są pewnie najsilniejsi, którzy do tej pory spotkaliśmy. Taki jak oni. I muszą mi tutaj w endgame jeszcze przychodzić, bo o nich zapomniałem. Nie mogę was ominąć, co? Pewnie kryją tutaj coś przede mną, jakiś sekrecik fajny. Na pewno etank jeszcze jakiś czy coś. No to świetnie wycelowane. Mam tyle życia, czy ja w ogóle muszę przed nimi uciekać? Pewnie tak, patrzcie ile on mi tym atakiem gównianym zadał już. O, gdybym jednego zdjął, to by było tak o wiele łatwiejsze. Przy tym drugim uciekać, się nim zająć. Ej, chwileczkę. To ich na hita rozwala. I dwie rakiety mi ukazało. Bo więcej rakiet, to więcej epickich pomysłów takich jak ten. I więcej głupich bossów, którzy na to wpadają. I dopiero 88% zdobyliśmy. He, gdzie ja coś przegapiłem tu jeszcze? Bo tu się nic nie świeci już. Sprawdziłem już wszystkie ikonki, gdzie mamy jakiś item odkryty. Wszystkie są zebrane. Tak samo nic się już nie świeci. Więc jedyne miejsca, gdzie możemy coś znaleźć, to albo tutaj, jakiś ukryty pokój, albo tu, gdzie jeszcze byłoby na to miejsce. Albo tu. No, w tym pomoże tylko stawienie bomby. I rzeczywiście coś tu jest. Wow. O, i rozwaliłem od razu roślinki. I to jeszcze Energy Part. I to wszystko? Nie, jeszcze jeden item. To mam nadzieję, że przynajmniej w tym pokoju jest. Spróbuj mi jeszcze raz. Nie bez powodu tutaj... Na dole coś jeszcze jest? Musiałbym się rozbiec. To chyba starczy do rozbiegu, prawda? Owszem. I co tutaj się kryje? To chyba nie tylko skrót gdzieś. To jest zupełnie nowe miejsce. Nawet trochę większa lokacja. Nie ześlizguj się, kiedy potrafisz space jump, mój drogi. Moja droga, przepraszam. Przepraszam! Nie bij mnie! Ja sam już się biję. Za to, jaki głupi jestem. Rozbieg, powiadasz? Okej, to jest teraz trochę tricky. BAM! O cholera jasna, do cholery, co to miało kurna być? Fuh! O Boże, ile ja czasu na tym spędziłem, żeby to ćwiczyć, ale... Że udało się w końcu. To nie jest aż takie trudne, jak wygląda, tylko musisz... Musisz wyobrazić to sobie jak... Jak... Kombos w grę, w grze bijatykowej. W Street Fighterze czy coś, jakiś super atak combo, gdzie musisz sobie dokładnie zapamiętać, w którym momencie, przy której animacji, który przycisk wcisnąć i który puścić. Najważniejsze, pamiętać, żeby puścić gałkę analogową przy Shine Sparku. Bo inaczej możesz przez pomyłkę zrobić space jump czy coś. O Boże, 10 rakiet dodatkowych za taki bullshit i mamy 100%. Mamy 100%, ludzie. Bo więcej rakiet. No czego ja tam teraz najbardziej pragnę?
takie to mocne było, że będę szczery, bo więcej rakiet, to więcej zajebiście narysowanych doujinshinów z fabułą i wszystkim innym. Albo jakichś innych hentajców, czy coś, jakieś tam bardzo jakościowe. Nie wiem, może to czujecie w tej chwili. Albo coś tam do chlańska, co tam lubicie. Coś z procentami może. Fuh. I szczerze powiedziawszy, nie jestem pewny, czy zrobiliśmy to w odpowiedni sposób. To był pierwszy raz, że musiałem w internecie sprawdzać, jak inni robią to. Bo inaczej nie wpadłem pomysł na to, że jeden Shine Spark trzeba z drugim Shine Sparkiem połączyć. To takie szalone, że sam nie wiem. No najlepiej chodźmy do Artari, to wtedy będziemy mogli tak po kolei. Artari, a potem Kataris. Fuh. Ale naprawdę nie wiem, czy jakoś inaczej mieliśmy to zrobić, czy naprawdę w taki szalony sposób to mieliśmy zrobić, bo jeżeli tak, to chyba najszaleńsze 100% we wszystkich Metroidach do tej pory. Dla tych ludzi, którzy mają nerwy na to, czytałem w komentarzach do filmów, gdzie ludzie to właśnie pokazywali, że niektórzy 2 godziny przy tym siedzieli i nadal nie dało rady im to zrobić. Ja tyle nie potrzebowałem. Chyba nawet godziny nie potrzebowałem. No ale czas mi się pewnie i tak naliczy, bo miałem cały czas włączoną mapę podczas próby robienia tego. No dobra, została tylko naprawdę jedna rzecz. Tutaj na górze, Energy Tank. No i w końcu mogę te drzwi tutaj otworzyć. I to idealnie pasuje, bo tutaj jest przecież skrót do miejsca, do którego zmierzałem. Dobra, po zrobieniu tego, żaden Shine Spark nie jest mi straszny w grze. To muszę przyznać. Co jednak nie oznacza, że za pierwszym razem mi się uda. BOOM! Więcej razy potrzebowałem podejść niż myślałem, ale się udało! I 96% w Artari, nie 100%. O! Tu jeszcze brakuje. Co my z tym zrobimy? Nigdy bym nie pomyślał, że na tym przejściu będę musiał jeszcze raz tutaj wejść, gdzie droga była zablokowana. Naprawdę tego nie miałem zrobionego? What? Aż mnie to dziwi. No to dwie jeszcze rakiety. Bo więcej rakiet to... więcej... monsterków Ultra Citron, bo 2 lat nie widziałem ich tutaj w ogóle w okolicy nigdzie. Raz zamówiłem sobie z Amazonu i dostałem 12 puszek, ale na Amazonie też znowu nie mają. Więc nie wiem, kiedy będę mógł znowu napić się mojego ulubionego soft drinka z kofeiną. Żaden inny nie podchodzi pod ten genialny smak cytrynowy. I to jeszcze były te bezkaloryczne monsterki. No cóż, można pomarzyć. No dobrze, wychodzi na to, że mamy 78% i 11 godzin 14. Zobaczymy, czy... przed 12 godzinami zdobędę już wszystko, ale powiedziałbym, że tutaj zakończymy odcinek i w następnym będziemy kontynuowali ze zbieraniem 100%. Niby planowałem wszystko w ten jeden odcinek dać, ale jako że potrwało to troszeczkę dłużej, a chcę ten odcinek dzisiaj opublikować, to czemu by nie zrobić to w 2 odcinkach? Tak czy tak, i tak seria skończy się przed końcem roku. A jaka różnica, czy w Sylwestra pojawi się ostatni odcinek, czy dzień wcześniej? Mam nadzieję, że wam się podobało, ludzie. Jeżeli tak, to zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów i odcinków, wtedy macie zawsze coś do roboty. I napiszcie w komentarzach coś do odcinka, albo do mojej pogadanki o Amiibo, jeżeli jesteście z tym zapoznani. Na razie, cześć.